Całkiem nikczemnie zachowywał się po procesie uniewinniającym Walusia wspomniany dziennik związkowy, kierowany wtedy przez Jana Krawca, co także nie zaskoczyło ani mnie, ani no właśnie. Cytat. Oskarżony o popełnienie zbrodni, były nazista Frank Waluś zdołał uzyskać odroczenie wydanego w 1978 roku wyroku, skazującego go na pozbawienie obywatelstwa. Ten cytat jest dla nas jeszcze obecnie trzecią lekcją poglądową, tym razem na temat korzeni prasy polonijnej. Oczywiście nie wszystkiej. Chicago Tribune pisał jeszcze w 1984 roku, czyli cztery lata po uniewinnieniu Walusia, przedrukowany przez Czas. Frank Waluś z żoną Celiną weszli do zatłoczonego domu pogrzebowego. Zatrzymali się w przejściu i rzucili okiem na rzędy ławek, szukając wolnych miejsc. Po chwili, znalazłszy je, ruszyli w ich kierunku, usiedli. Natychmiast potem ludzie, w nawiasie polacy, obok nich wstali i przesiedli się gdzie indziej. To nasza czwarta lekcja poglądowa o ówczesnej polonie w Chicago. Także nie wszystkiej. Do wysłuchania całej części zapraszam na linki pod nagraniem. Telegram, podcast i link do ściągnięcia. Jak zwykle chyba już dążyliście się przyzwyczaić.